Zaburzenie osobowości z pogranicza, znane też jako pograniczne albo borderline, należy do wiązki B zaburzeń osobowości. Ta grupa skupia zaburzenia odznaczające się emocjonalnością i dramatycznością, a także naruszeniem norm społecznych. Oprócz tego zaburzenia w tej grupie jest także zaburzenie osobowości narcystycznej, histrionicznej i antyspołecznej. To zaburzenie po raz pierwszy zostało opisane przez Sterna w 1938 roku na określenie grupy pacjentów, którzy mieli zespół cech osobowości stanowiący taką mieszaninę cech neurotycznych i psychotycznych. To, co silnie zaznacza się w tym zaburzeniu, to niestabilność i ona manifestuje się w wielu aspektach funkcjonowania. Na przykład w niestabilności emocjonalnej, w tym, że nie ma stabilnego obrazu siebie, w tym, że ta osoba wchodzi w niestabilne i intensywne relacje, i te relacje często polegają na idealizowaniu drugiej osoby, a potem jej dewaluacji. I to dzieje się w dosyć krótkim czasie. Jest to też podejmowanie impulsywnych i niebezpiecznych zachowań. Zaburzenie z pogranicza ma tendencję do współwystępowania z zaburzeniami afektywnymi, na przykład depresją, ale też do współwystępowania z różnego rodzaju uzależnieniami, a także z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi. Szacuje się, że na to zaburzenie cierpi od 1 do 3% społeczeństwa, choć wielu badaczy podkreśla, że wiele osób po prostu jest niezdiagnozowana, więc te obecne statystyki są zaniżone. W niektórych źródłach traficie na informację, że 2/3 osób z tym zaburzeniem to kobiety. Nie jest to jednak prawda, bo to zaburzenie występuje podobnie często u kobiet, jak i u mężczyzn. Choć warto podkreślić, że niektórzy klinicyści zauważają nieco inne objawy w zależności od płci. Niektóre badania podkreślają też, że mężczyźni z tym zaburzeniem osobowości przejawiają częściej zachowania antyspołeczne i nadużywanie substancji psychoaktywnych, a kobiety większą tendencję do zaburzeń odżywiania lub zaburzeń lękowych. Niemniej jednak jest to bardzo skomplikowane zaburzenie osobowości i obserwujemy w nim bardzo szeroki i różnorodny wachlarz objawów. Ja w tym nagraniu skupię się na kryteriach diagnostycznych i opisie przypadku, ale w następnej części omówię 5 różnych typów osób z tym zaburzeniem osobowości. Do najczęściej wymienianych objawów borderline należą niejasny lub zaburzony obraz samego siebie lub poczucia ja, niskie poczucie własnej wartości, nietrwałe związki z innymi. Te związki są dosyć burzliwe, są intensywne, ale mogą łatwo kończyć się przez zwykłą kłótnię czy jakieś drobne nieporozumienie. Zmienny nastrój, labilność, czyli chwiejność emocjonalna. Próby uniknięcia opuszczenia, duży lęk przed samotnością. Impulsywność i angażowanie się w szkodliwe, niebezpieczne zachowania. Groźby popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia. Utrzymujące się poczucie pustki. Nieadekwatnie silna złość lub trudności z jej opanowaniem. Objawy paranoidalne lub poważne objawy dysocjacyjne w reakcji na silny stres. Jeśli sami u siebie rozpoznaliście któryś z tych objawów, to oczywiście nie oznacza, że macie to zaburzenie. Należy przyjrzeć się temu, ile ich jest, czy są to skrajne objawy, skrajne zachowania i czy w znaczący sposób zaburzają wasze funkcjonowanie. Spójrzmy teraz na formalne kryteria diagnostyczne. W amerykańskiej klasyfikacji zaburzenie borderline opisane jest jako dominujący wzór niestabilności relacji interpersonalnych, obrazu siebie i emocji oraz znacznej impulsywności. Te zaburzenia mają początek we wczesnej dorosłości i objawy są obecne w wielu dziedzinach życia.
Na co wskazuje przynajmniej pięć z poniższych kryteriów. Pierwsze kryterium to podejmowanie gorączkowych wysiłków na rzecz uniknięcia prawdziwego lub wyobrażonego opuszczenia. Różne osoby będą funkcjonować na różnych poziomach, ale generalnie to zaburzenie osobowości wiąże się z ogromnym cierpieniem. Bo po pierwsze, nie dość, że cały świat wydaje im się niestabilny, to w dodatku towarzyszy im ten przerażający lęk przed zostaniem opuszczonym. Jest to bardzo nieprzyjemne uczucie i osoby z borderline podejmują usilne próby, aby temu zapobiec. Co istotne, to one mają poczucie opuszczenia, które jest realne lub wyobrażone i może pojawić się na skutek nawet drobnych sytuacji. Na przykład ktoś nie odbiera telefonu w ciągu godziny lub nie odpisuje na wiadomość, albo spóźni się 5-10 minut na spotkanie. Te drobne sytuacje mogą być spostrzegane jako próba wycofania się z relacji, zaniedbywanie lub widziane jako to, że myślimy o ich porzuceniu. I w odpowiedzi na ten lęk związany z byciem opuszczonym, to pojawiają się naprawdę różne odpowiedzi i te zachowania mogą być rozmaite. Łącznie z tym, że ktoś nam urządzi awanturę za to, że się nie odzywamy w ciągu, nie wiem, 50 minut, czy za to, że spóźniliśmy się kilka minut na spotkanie. Może być też tak, że ta osoba zacznie nam grozić, że sobie coś zrobi, albo błagać o to, żebyśmy jej nie opuszczali. Paradoksalnie, właśnie te próby zapobiegania zakończenia relacji tak naprawdę czasami przyczyniają się do jej rozpadu. Dzieje się tak, dlatego że partnerzy mogą mieć już dosyć takiego ciągłego zapewniania o swoich uczuciach, albo dosyć słyszenia ciągłych oskarżeń, na przykład o zdradę. Kolejne kryterium to niestabilne i intensywne wzorce relacji interpersonalnych, charakteryzujące się oscylowaniem od skrajnej idealizacji do skrajnej dewaluacji. Na przykład jako psycholog możecie być spostrzegani jako ktoś wspaniały, najlepszy na świecie. Na następnej sesji, kiedy coś się stanie, jakiś trudny temat został poruszony lub powiedziało się coś, co mogło wywołać skrajne emocje, no to będziemy beznadziejni. Także spostrzeganie w takich relacjach z innymi osobami, czy w pracy, czy w domu, spostrzeganie osób i wydarzeń generalnie jest czarno-białe. Tutaj nie ma miejsca na szarości, na coś pomiędzy. I te skrajne wahania są obecne w relacjach z różnymi osobami. Jeśli to jest nowa relacja, to widać na samym początku znajomości taką tendencję do dzielenia się najbardziej intymnymi szczegółami z ich życia, z życia tych osób, a potem jak pojawia się moment, w którym zwrócimy uwagę na coś lub nie zgadzamy się w czymś, to może dojść do silnego wybuchu emocji. No i załóżmy, że mamy taką uwagę w pracy, że ktoś popełnił drobny błąd w raporcie, albo w domu, że na przykład nie posprzątał, czy coś innego się wydarzyło, to wydarzenie, ta informacja może być spostrzegana jako próba upokorzenia. Ja pamiętam, jak moja współlokatorka wpadła w konflikt z każdym z jej najbliższego otoczenia i pozrywała wieloletnie przyjaźnie. Nawet przestała chodzić na terapię, ponieważ uważała, że to jest najgorszy terapeuta na świecie. Dodam tylko, że tydzień wcześniej był najlepszy. Po czym jej uwaga przerzuciła się na mnie. Zaczęła mówić mi, że tylko ja ją rozumiem i obsypywać komplementami. To się dosyć szybko skończyło po tym, jak delikatnie zwróciłam jej na coś uwagę. I to jest charakterystyczne, że takie skrajne dewaluowanie dzieje się najczęściej po nawet drobnej kłótni. Trzecie kryterium to zaburzenia tożsamości. Taki znaczący i trwały brak stabilności obrazu i poczucia ja. Taka osoba czuje się zagubiona, ma obniżone poczucie własnej wartości i tutaj dosyć częstym objawem u takich osób
są zmiany wizerunku, wyglądu, ale mam na myśli tu takie impulsywne i ekstremalne zmiany. Przypomina mi się Britney Spears, kiedy właśnie ogoliła włosy, była łysa przez jakiś czas i zrobiła to pod wpływem impulsu. Ale to mogą być takie zmiany, łącznie z tym, że ktoś zmienia swoje imię. Czwarte kryterium to impulsywność przypominająca, przejawiająca się w przynajmniej dwóch potencjalnie autodestrukcyjnych obszarach. Wydawanie pieniędzy, niebezpieczny seks, nadużywanie substancji psychoaktywnych, kradzieże w sklepach, obżarstwo. Co chcę podkreślić, to to, że takie zachowania zdarzają się częściej niż byśmy chcieli. I to są takie zachowania, które są podejmowane często pod wpływem chwili, po to, żeby załagodzić silne emocje. I ta osoba nie myśli o konsekwencjach swojego zachowania. To znaczy, na przykład, wydaje pieniądze, których nie ma. Albo uprawia niebezpieczny seks, nie myśląc o tym, że może zajść w ciążę lub no, mieć potomstwo. Piąte kryterium to zachowania autodestruktywne, czyli grożenie samobójstwem, okaleczanie się, próby samobójcze, samookaleczenia. I osoby z tym zaburzeniem osobowości mogą nie radzić sobie z doświadczeniem różnych silnych emocji. Samouszkadzają się albo grożą samobójstwem lub podejmują próby samobójcze. To jest niestety częste w tym zaburzeniu osobowości. I badania pokazują, że około 10% osób z borderline umrze niestety śmiercią samobójczą. Te emocje, które przeżywają te osoby, są prawdziwe, bo one, te osoby naprawdę cierpią. I między innymi w ten sposób możemy odróżnić się od osób, które mają inne zaburzenia osobowości, które chcą nami manipulować i straszą nas samobójstwem, kiedy na przykład chcemy odejść lub nie robimy tego, czego one chcą. Taki psychopata na przykład. Chociaż to się nazywa antyspołeczne zaburzenie osobowości tak naprawdę. Ale to jest próba manipulacji z ich strony. Natomiast w przypadku osób, które cierpią na zaburzenie osobowości borderline, to tutaj może zdarzyć się, że ktoś będzie nami manipulował, ale najczęściej taka osoba bardzo cierpi i czasami nie widzi innego rozwiązania. Nie potrafi, nie może pomóc sobie z silnymi emocjami. Szóste kryterium to niestabilność emocjonalna spowodowana silną reaktywnością emocjonalną. Na przykład stany dysforyczne, drażliwość lub lęk, trwające zazwyczaj kilka godzin, ale nie dłużej niż kilka dni. Inaczej mówiąc, nadreaktywność. Takie osoby reagują znacznie silniej na wszelkie bodźce z otoczenia niż osoby bez zaburzenia. Siódme kryterium to utrzymujące się poczucie pustki. Od czasu do czasu może każdemu towarzyszyć, ale tym osobom towarzyszy znacznie częściej i znacznie dłużej się utrzymuje. A jak ktoś czuje się pusty w środku, to naturalnie chce tę pustkę uzupełnić. I to może odbyć się za pomocą wielu rzeczy lub działań. Najczęściej takie osoby chcą uzupełnić pustkę innymi osobami, czyli nowe znajomości, zakupami lub jedzeniem. I tutaj właśnie pojawia się to obżarstwo. Ósme kryterium to nieadekwatna do sytuacji silna złość lub wyraźne trudności z jej opanowaniem. Ta złość może być wywołana naprawdę drobnymi rzeczami. Przypominają mi się sytuacje na drodze. Być może widzieliście, jak doszło do drobnej stłuczki, i kierowca wyciąga, ten, który jest winny, wyciąga drugiego i zaczyna bić go na środku drogi. Niestety przez to, że ten wybuch złości jest tak silny i wymyka się spod kontroli, to inne osoby z otoczenia wpadają w taki stan, na przykład partnerzy, gdzie zaczynają być bardzo ostrożni. Zaczynają uważać na to, co mówią i co robią, żeby to nie wywołało wybuchu złości u tej osoby z zaburzeniem. A tak się żyć przecież nie da,
bo nigdy nie wiadomo, co tak naprawdę wywoła gniew. Ostatnie kryterium to przemijające objawy paranoidalne lub poważne objawy dysocjacyjne jako reakcja na silny stres. I taka osoba może w tym silnym stresie doświadczać paranoi. Będzie wydawać się jej, że inni są przeciwko tej osobie, że jest obserwowana, że ktoś chce jej zaszkodzić, że coś strasznego zaraz się wydarzy. Takie osoby mogą też tracić kontakt z rzeczywistością. Mogą zacząć zachowywać się jak dziecko. I to było 9 kryteriów z DSM 5 edycji, czyli tej najnowszej. One są takie same jak w czwartej, chociaż planowano je zmienić. Niestety nie doszło do porozumienia między badaczami i próba zmian kryteriów się nie udała. I to, co ja Wam przekazałam, to taka sucha, teoretyczna wiedza. Na YouTube jest bardzo ciekawy, krótki materiał o kobiecie, która cierpi na to zaburzenie osobowości. W opisie do tego nagrania znajdziecie link do jej materiału, gdzie opisuje swoje przeżycia, jakie to jest trudne zmagać się z objawami tego zaburzenia osobowości. Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 osobowość borderline jest podtypem osobowości chwiejnej emocjonalnie. A osobowość chwiejna emocjonalnie według tej klasyfikacji cechuje się wyraźną tendencją do działań impulsywnych, bez myślenia o konsekwencjach tych działań. Czyli te osoby w ogóle żyją pod wpływem chwili, żeby rozładować to napięcie. I nastrój jest zmienny, nie dający się przewidzieć. Występuje też skłonność do wybuchów emocjonalnych, niezdolność do kontrolowania działań impulsywnych, tendencja do zachowań zaczerpniętych, zaczepnych i konfliktów z innymi. Szczególnie wtedy, gdy te zachowania są potępiane lub kończą się niepowodzeniem. I wyodrębniono dwa typy tych zaburzeń, tej osobowości chwiejnej emocjonalnie. I to jest typ impulsywny. I tutaj dominującą cechą jest niestabilność emocjonalna, a także brak kontroli działań impulsywnych. I ten drugi typ, borderline. I w nim dodatkowo zaburzony jest obraz samego siebie, swoich celów i preferencji, stałe uczucie pustki wewnętrznej, skłonność do wchodzenia w intensywne i nietrwałe związki z innymi, a także tendencja do działań samouszkadzających, w tym gróźb i prób samobójczych. I niedługo zacznie obowiązywać nowsza wersja, 11. już rewizja, i tam zaburzenia osobowości będą zachowane, ale zostaną zmienione ich nazwy, bo przede wszystkim będzie zwracać się uwagę na nasilenie objawów. Te zmiany w najnowszej rewizji klasyfikacji zaburzeń to odpowiedź na powtarzające się problemy z obecnymi kryteriami i z problemami w praktyce. Bo tak jak już niektórzy zauważyli, widzę to w komentarzach, wiele zaburzeń osobowości spełnia kryteria diagnostyczne też innych zaburzeń osobowości. I w opisie do ICD-10 jest przypadek o tytule Dać wycisk rodzicom. To jest przypadek 21-latki, która mieszkała z rodzicami i młodszą siostrą. Pracowała w sklepie. Po kłótni z rodzicami zagroziła, że się zabije, wyskakując przez okno. A do kłótni doszło z powodu zbyt głośnego słuchania muzyki. I rodzice poprosili o ściszenie, co doprowadziło do jeszcze większej awantury. I kiedy matka zdecydowała to przerwać, zobaczyła, że jej córka staje na parapecie i gotowa jest wyskoczyć. Córka została zawieziona do szpitala i zgodziła się w nim przez jakiś czas zostać. Rodzice w wywiadzie zgłosili, że już tak od 5 lat sytuacja jest dla nich bardzo trudna, bo w jednym momencie ich córka jest pogodna, a za chwilę zła i kłótliwa bez żadnego wyraźnego powodu. Raz wydaje się szczęśliwa, a potem mówi, że życie jest nic nie warte. Według rodziców córka nigdy nie wiedziała, czego tak naprawdę chce. Jej plany są nierealne i ciągle je zmienia. W tak młodym wieku jest czymś
częstym nie wiedzieć, czego się tak naprawdę chce. A więc tutaj zwracamy uwagę przede wszystkim na też inne objawy. Co jeszcze rodzice zgłosili, to to, że córka nie miała stałych przyjaciół, bo znajomości były często zrywane z byle powodu. W rozmowie z lekarzem dziewczyna przyznała, że często odczuwa smutek i przygnębienie, nie wie, kim tak naprawdę jest i dlaczego zachowuje się w ten sposób. Na koniec tej części polecam Wam obejrzenie trzech filmów, w których możemy zaobserwować to zaburzenie osobowości. Przerwana lekcja muzyki, Witajcie u mnie. To jest bardzo dziwny film, ale jednocześnie też ciekawy. I poradnik pozytywnego myślenia. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. W drugiej części omówię różne rodzaje tego zaburzenia osobowości, przyczyny oraz metody leczenia.